Jakie jest najbardziej przerażające opowiadanie, jakie kiedykolwiek przeczytaliście? Może to któryś z raportów SCP? Czerwona rzeczywistość albo historia badacza Talorana? Znacie zapewne wiele historii, które naprawdę potrafią zryć człowiekowi banie. Pozwólcie, że przedstawię coś, co zmieli wasz mózg na miazg. A we wszystkim, z tej strony Piła, a przed wami SCP-5000. Dlaczego? Dlaczego ta historia jest tak przerażająca? Dlaczego nadchodzi koniec świata? I dlaczego Fundacja SCP, organizacja, która miała chronić ludzkość, teraz za wszelką cenę chce ją zniszczyć? O nie! Jesteśmy zgubieni! Raport SCP-5000, dlaczego, znajdujący się na stronie pisarskiej SCP-Wiki, czyli opowiadanie autorstwa Tanhoniego, którym się dzisiaj zajmujemy, zajęło pierwsze miejsce w konkursie na SCP-5000 w roku 2020. Tak, wiem, że jest już konkurs na SCP-6000 i wiem, że tych rzeczy jest o wiele więcej, nie musicie przypominać. Konkurs ten miał temat o nazwie Tajemnica, więc każdy z uczestników starał się zawrzeć w swojej pracy coś tajemniczego. Ale w momencie, w którym nawet tytuł twojej pracy jest jednym wielkim, jebitnym pytaniem, to musisz wiedzieć, że to jest dobra praca. Tym bardziej, że praca Tanhoniego wygrała z takimi autorami jak na przykład DJ Cactus, który swoją drogą znowu zrobił SCP o prezydencie Ameryki, którego opętał jakiś demon czy coś? Nie wiem, nie czytałem. W każdym razie SCP-5000 jest zajebiście ciekawą historią, ale jednocześnie taką, która ma więcej niż jedno dno. Dlatego na początku filmu szybko wytłumaczę wam trzy inne obiekty SCP, które będą bardzo ważne dla odkrycia tajemnicy tej historii. Potem przejdziemy do streszczenia całego opowiadania. Oj, tu się będzie działo dużo. Kocham zbrodnie wojenne Fundacji. A na koniec przejdziemy do różnych teorii, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego doszło do tej tragedii? Dlaczego Fundacja chce zabić wszystkich ludzi? Dlaczego powinieneś zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na kanale? To ostatnie pytanie jest najważniejsze. Zrób to. Teraz. To kwestia życia i śmierci. No to co, gotowi? Lecimy. Ale zanim zaczniemy. Dawno nie widziałem u nas na kanale doktora Pio. Ktoś w ogóle wie, co się u niego dzieje? Doktorze, tracimy go! Cholera, wiedziałem, że trzeba było go wziąć pod narkozę. Mam coś, co powinno pomóc. Raz się żyje. Cholera, to też nie działa. Okej, mam jeszcze jedno ostateczne lekarstwo. Ono musi zadziałać. Chłopcze, powąchaj to. To jest lekarstwo. Wow, doktorze, cóż za wspaniały zapach. Co to za magiczne świeczki? To niezwykłe świeczki. To świeczki z Chciałbym mega podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli twórcom gry Escape from Site-19, gry planszowej w uniwersum SCP, w której wraz ze znajomymi wspólnie musicie uciec z tytułowego ośrodka 19. Po drodze spotkacie wasze ulubione bądź znienawidzone obiekty SCP, a także postacie doktorów i badaczy fundacji. Escape from Site-19 pozwala wam wcielić się w jedną z wielu postaci spośród różnych organizacji, każda z wyjątkowymi umiejętnościami, które pomogą wam w pokonywaniu zadań, które są głównym elementem rozgrywki. Od najprostszych, oznaczonych jako bezpieczne, przez Euclid, aż po najcięższe zadania Keter. Wszystko to, aby dojść do końca planszy i zmierzyć się z SCP-001, ostatecznym wyzwaniem, od którego zależy wasze zwycięstwo. Ostatnio z produkcji wyszło 1000 nowych kopii gry, więc łapcie póki gorące.
Do gry dołączona jest świeczka z logo SCP, która jest niezbędna przy niektórych zadaniach i wprowadzeniu odpowiedniego klimatu. Dlatego niedawno wyszedł genialny zestaw 6 świec w kształcie logo różnych organizacji z uniwersum SCP. Żeby było śmieszniej, są to świeczki zapachowe, a każdy zapach odzwierciedla jakoś charakter danej organizacji. Mamy globalną koalicję okultystyczną, doktora Wondertainmenta, laboratorium Prometeusza, kościół zepsutego boga, piąty kościół i rebelię chaosu. Idealne do wieczornej gry ze znajomymi. O ile jesteście na tyle odważni oczywiście. Tak więc jeśli zdecydujecie się spróbować podjąć to wyzwanie, możecie skorzystać z kodu Dr. Pio na stronie Escape from Site 19, żeby zyskać 20% rabatu na swój zakup. Jeśli chcecie zobaczyć, jak gra prezentuje się na żywo, możecie zerknąć na mój dość długi film o tym, który zrobiłem ostatnio ze znajomymi i w którym odchodziliśmy już trochę od zmysłów, tak więc polecam wam osobiście serdecznie tę grę i dzięki jeszcze raz ekipie z Escape from Site 19 za podesłanie mi tych świeczek i gry. A teraz wracamy do materiału. W SCP-5000 występuje wiele różnych obiektów SCP, które Fundacja zdecydowała się wypuścić na wolność. Jednak trzy z nich będą dla nas najbardziej istotne, bo to wokół nich obracają się teorie o tym, co się stało, tak naprawdę i dlaczego. Bo wiecie, dlaczego. Dobra, już przestaję, to nie jest śmieszne. SCP-055, SCP-579 i SCP-682. Omówię je naprawdę najkrócej jak się da. SCP-055 to antymem, samoutajniający się sekret, czyli coś, czego nie da się opisać ani zapamiętać. Większość pracowników Fundacji nawet nie pamięta, że taki obiekt znajduje się w ich przechowaniu. Jedyny sposób na opisanie SCP-055 to mówienie, jaki obiekt nie jest. W ten sposób dowiedziano się, że obiekt nie jest kulisty. O jakim obiekcie mówiłem? Nieważne. W każdym razie, pierwszym obiektem, jaki potrzebujemy zrozumieć, jest SCP-579, czyli usunięto. Ponownie, nie wiadomo czym jest, dosłownie większość raportu to sama cenzura. Czytamy, że odkryto go, przeniesiono go do jakiegoś innego miejsca, zginęli ludzie, próbowano go zniszczyć, zginęli ludzie, zabezpieczenia zawiodły, obiekt zniszczył ośrodek, w którym został przechowywany, zginęli ludzie. Aktualnie obiekt znajduje się w ośrodku 62C. I zapamiętajcie to. Ostatni SCP, który jest dla nas ważny, jest odrobinę prostszy i chyba każdy go kojarzy, bo to SCP-682. Gad trudny do zniszczenia, czyli ogromny, niezniszczalny jaszczur, który regeneruje wszystkie zadane mu obrażenia. A szczyci się tym, że nienawidzi ludzkości i uważa ją za obrzydliwą. Jeśli chcecie posłuchać pełnego raportu SCP-682, on nie jest jakoś super długi, zapraszam was serdecznie na mój drugi kanał, Ojciec Pio. Zasubskrybujcie go koniecznie. Koniecznie. Bardzo krótkie opowiadanie, ale doda więcej sensu wszystkiemu, co przeczytamy później. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Jedne z najstarszych raportów na SCP-Wiki, które w sumie większość zna i tak. A teraz przejdźmy do samego SCP-5000. Zwykle większość rozbudowanych SCP ma jakieś skomplikowane opisy albo czynności przechowawcze, ale tutaj mamy tak naprawdę tylko parę linijek opisu samego obiektu. Jest nim zepsuty mechaniczny strój, nazywany uprzężą absolutnego wykluczenia. Kiedyś miał wiele ciekawych funkcji, ale został uszkodzony i teraz może tylko przechowywać pliki. Strój pojawił się nagle w błysku światła wewnątrz przechowywalni SCP-579 w ośrodku 62C. A w środku były zwłoki pracownika Fundacji, Pietro Wilsona. Pietro Wilson jednak ma się dobrze w naszym świecie, więc strój albo przybył z innego wymiaru, albo z przyszłości. Ale dlaczego? Co mu się stało? Dlaczego? Cała reszta raportu to pliki zapisane w stroju. Historia Pietro Wilsona i jak trafił do naszego wymiaru. Jego dziennik rozpoczyna się w momencie ucieczki z ośrodka wykluczenia 06, w którym Pietro wcześniej pracował. Owego feralnego dnia do ośrodka weszła grupa ludzi, którzy podawali się za mobilną formację operacyjną Zeta-19. Żołnierze Fundacji i zebrała wszystkich pracowników w kantynie. Następnie rozstrzelali ich. Pietro ledwo zdążył dotrzeć do stroju SCP-5000, który go uratował przed atakiem. To nie mogła być Fundacja, to musieli być jacyś infiltratorzy rebelii chaosu, prawda? Nasz bohater zdążył zobaczyć, że agenci cofają się i pakują po dodatkowej kulce w łeb każdemu trupowi. Po co to robią? Nie zebrali żadnych dokumentów, nie zniszczyli ośrodka? Oni przyszli tu tylko po to, żeby ich zabić. Ciekawą właściwością stroju SCP-5000 jest fakt, że osobom, które na niego patrzą, wydaje się, że jest on niewidzialny. Nie jest niewidzialny per se, ale ludzie, którzy go widzą, są przekonani w 100%, że jest niewidzialny. Jedna z fajnych, magicznych sztuczek Fundacji.
Przy okazji machina utrzymuje ciało Wilsona przy życiu. Nie potrzeba mu wody ani pożywienia, więc był w stanie bezpiecznie dotrzeć do innej kryjówki, bez wychylania się. Teraz nadeszła pora, aby skontaktować się z fundacją. Lecz wiadomość, którą otrzymał, nie była tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Poniższa wiadomość została wysłana do wszystkich organizacji i rządów na świecie. Poniżej znajduje się wiadomość utworzona w drodze konsensusu przez Radę O5. Dla tych, którzy są obecnie nieświadomi naszego istnienia, reprezentujemy organizację znaną jako Fundacja SCP. Nasza poprzednia misja koncentrowała się wokół przechowywania i badania anomalnych obiektów, bytów i innych różnorodnych fenomenów. Ta misja była celem naszej organizacji przez ponad 100 lat. Ze względu na okoliczności poza naszą kontrolą, ta dyrektywa się zmieniła. Naszą nową misją będzie eksterminacja rasy ludzkiej. Nie będzie dalszej komunikacji. Natychmiast po wypuszczeniu światowego ogłoszenia, fundacja rozpoczęła atak na ludzkość. Wilson przedstawia nam tabelę wypuszczonych anomalii i tego, co zrobiła z nimi fundacja. Zdjęcia twarzy nieśmiałka zostały wypuszczone w internecie. Zdetonowano ładunki jądrowe na lewiatanie, aby wytworzyć trzęsienia ziemi i tsunami na całym świecie. SCP-610 zostało wypuszczone w dużej liczbie większych miast, a SCP-682 został wypuszczony. Po prostu. Z tego, co czytamy, globalna koalicja okultystyczna i Kościół Zepsutego Boga starają się zapobiec skutkom tej katastrofy, ale to nie będzie takie proste. Czy są w stanie pokonać wszystkie anomalie pod pieczą fundacji? Dostajemy krótki urywek wiadomości z telewizji, w których kobieta ostrzega przed wirusami, które wypuszcza fundacja i jak przeżyć. Jednakże chwilkę później sygnał znika. Internet i telewizja na całym świecie zostały wyłączone. Pietro Wilson opowiada nam historię ze swojego dzieciństwa, o tym jak bawił się w Sherlocka Holmesa i dla swojego ojca próbował wydedukować, kto przewraca doniczki na ścianie na zewnątrz ich domu. To był szczyt jego detektywistycznej obsesji. Okazało się, że winowajcą był bezpański kot. Gdy ojciec Pietra się o tym dowiedział, skopał zwierzę na śmierć. Ciekawość pierwszym stopniem do piekła, jak to mawiają. Ciekawe, czy uda mu się wydedukować, kto przewrócił doniczki fundacji. Jestem turystą podczas końca świata. Cel, ośrodek 19. Po drodze do ośrodka 19, jednego z największych ośrodków fundacji, Wilson natrafia na grupę ich żołnierzy, szykujących się do akcji. Dowódca podchodzi do pierwszego z podwładnych ustawionych w rzędzie i... dźga go w ramię. Tamten nawet nie zareagował. Dowódca mówi mu, żeby ogarnął ranę i podchodzi do następnego i robi to samo. Potem trzeciemu, czwartemu i tak dalej. Kiedy jednak dźga ósmego, ten wzdryga się z bólu, a reszta żołnierzy nagle wyciąga broń i morduje go w ułamku sekundy. Potem jak gdyby nigdy nic, żołnierze zwijają się dalej. Dziwne. Pietro zabiera z pozostałości po trupie zapasy medyczne, próbuje go pochować i rusza dalej. Notatki końcowe... nie mam pierdolonego pojęcia. Następny plik w notatkach podważa poczytalność naszego bohatera i to mocno. Wilson znalazł po drodze stare radio, które przesyłało dziwną transmisję. Brzmiała ona następująco. 7. 5. Słyszycie mnie? W dziurach między waszymi powiekami świeci się dziura. Nigdy wcześniej nie byłem w Wersalu. Chcę być kochany. 9. Stoję teraz za tobą. 5. Jestem naszą dwójką. Stoję teraz za tobą. Bogini je miasto w morzu. 9. W podłodze jest dziura z czekającą odpowiedzią. 7. Spójrz! Wylęgasz się! Wylęgasz się! Notatki końcowe. Wiadomość zatrzymała się, gdy odwróciłem radio i zobaczyłem, że jest uszkodzone nie do naprawienia. Wszystko ze mną dobrze? Piątki, siódemki, dziewiątki i różne inne symboliczne obrazy. Ciekawe, czy coś oznaczają. Wilson chyba ma już nierówno pod kopułą, bo sam w sumie nie wie, czemu idzie do ośrodka 19. Chujową trasę sobie wybrał, przez gęsty las. Droga była zła, tory były złe, wszystko złe. Ale stwierdził, że potrzebuje odpowiedzi. Więcej od wszystkiego chce odpowiedzi. Nawet jeśli potem zostanie skopany na śmierć. Poza tym, o cholera, mogę tutaj dawać obrazki? Po wejściu do ośrodka 19 Wilson szuka dokumentów, które mu pomogą zrozumieć, co się wydarzyło. Wszyscy pracownicy fundacji zachowują się normalnie, jakby od zawsze ich zadaniem było zniszczenie ludzkości. Jak gdyby nigdy nic, dyskutują o tym, co zrobić, żeby osiągnąć jak najwięcej ofiar śmiertelnych. A ich oczy są puste, jakby brakowało w nich jakichś iskierek. Wszystko to napawa Pietra przerażeniem. Można by wręcz powiedzieć, że Pietro
trochę się spietrał. Haha, ha. Okej, dobra, ja wiem, tam, ja już wychodzę, okej. Udaje mu się wykraść kartę dostępu i dotrzeć do utajnionych informacji. Oto one. W grudniu 2019 roku Rada O5 zaczęła projekt o nazwie Pneuma. Był to projekt masowej amnestyzacji, masowej zmiany psychiki ludzi. Podobny do innego wspomnianego projektu nazwanego Kalejdoskop. Ten pierwszy zajmuje się jednak w większości ludzką nieświadomością zbiorową, czyli czymś, co w wielkim skrócie można nazwać naszym instynktem. Tym, co sprawia, że każdy człowiek jest człowiekiem. Jego wewnętrzna charakterystyka, którą dzieli z każdym człowiekiem na planecie. Podczas mapowania tej psychoprzestrzeni nastąpił jakiś przełom, ale Wilson nie wie, o co chodzi, bo informacje zostały zredagowane. Typowo. Dzień później Rada O5 podjęła głosowanie w sprawie czegoś i wynik był jednogłośny. Komitet do spraw etyki również się zgodził. Nie wiadomo oczywiście, o czym było głosowane, ponieważ jest to kurwa zredagowane. Następnie serie instrukcji, oczywiście zredagowanych instrukcji, trafiają do starszego personelu i dyrektorów ośrodków SCP. Potem następuje fala samobójstw i rezygnacji w szeregach fundacji. Przy czym dr Charles Gears jest jednym z pracowników, którzy się zwolnili. Dr Gears jest znany z lojalności wobec fundacji i zimnego podejścia do swojej pracy, więc to musiało być coś potężnego. Dalej wiele różnych plików wysłano wszystkim pozostałym członkom starszego personelu, aby oni rozpowszechnili to swoim pracownikom. Plikom tym towarzyszy wiadomość: zahartujcie swoje serca. Fale samobójstw i rezygnacji natychmiastowo ustają po rozprzestrzenieniu tych plików. Komunikacja w fundacji zostaje zablokowana. Agenci zabijają wszystkie ludzkie i przyjazne ludziom anomalie i wysyłają żołnierzy, aby zabić pracowników, którzy się zwolnili. Ostatecznie, 2 stycznia 2020 roku, MFO zostają wysłane do ośrodków wykluczenia, także tego, w którym pracował Pietro, aby dokonać egzekucji na pozostałym przy życiu personelu. Następnie, fundacja deklaruje wojnę ludzkości. Wilson próbuje zrozumieć cokolwiek z tego, ale ma za mało poszlak. Czy fundacja wysłała jakiś czynnik memetyczny, żeby wszyscy za nią poszli? Ale to nie tłumaczy, czemu chcieliby nagle zniszczyć ludzkość. Trzeba szukać dalszych odpowiedzi. Następuje kolejna tabelka z wypuszczonymi anomaliami. Telewizja chwilowo powraca, ale nie w takim sensie, jak myślicie. Napastobot prowadzi mowę propagandową na każdym z kanałów. SCP-1048 sieje spustoszenie w Paryżu. Teleporter SCP-1290 używany jest do wystrzeliwania pocisków w fortece Ganzir, bazę globalnej koalicji okultystycznej, w której schowali się ocalali ludzie. Sama forteca leży gdzieś na Oceanie Atlantyckim i miała służyć ochronie ludzkości w razie scenariusza końca świata. Fundacja używa ogromnej ilości anomalii, aby próbować się tam dostać, ale bez skutku. Stary człowiek znikąd swoją klątwą niszczy obozy uchodźców. Do Unlondon przeprowadzono uchodźców i ocalałych, a następnie fundacja zdetonowała w nim broń jądrową. Następnie... Piłki usunięte. Coś dziwnego się wydarzyło. Minęły 3 miesiące. Pietro Wilson nie pamięta, co się działo w ich czasie, a nagrania z tamtego okresu również zostały usunięte. To dziwne, ale podświadomie czuje, że teraz ma cel. Wie, gdzie ma iść. W ręce ma teczkę. Wilson ma problem z przypomnieniem sobie, co w niej jest, ale wie tylko, że nie jest kuliste i że musi je zanieść do SCP-579. Pietro przemierza kraj w kierunku ośrodka z SCP-579. Po drodze mija tysiące zwłok. W jego teczce znajduje się SCP-055. Skąd? Nie wiadomo. Dlaczego? Za każdym razem, gdy jest mu zbyt ciężko, otwiera po prostu teczkę i chwilę później jest o wiele dalej i czuje się lepiej. Jakby coś podniosło go na duchu. Po prostu używa obiektu jako swoiste przewinięcie filmu do przodu, zapominając później, co się działo. Fundacja używa coraz większej ilości anomalii do niszczenia ludzkości. SCP-2000, Deus Ex Machina, został wysadzony w powietrze. Teraz nie ma już odwrotu. Pietro po jakimś czasie natrafił na grupkę żołnierzy globalnej koalicji okultystycznej i w trakcie ich przerwy na kawę udaje mu się uzyskać połączenie z bazą danych GOC. Wiadomości nie są dobre. Odzyskany plik to log przesłuchania z placówki w fortecy Ganzir. Udało im się schwytać członka fundacji i to pierwszy przypadek, kiedy udało im się coś z niego wyciągnąć. Przesłuchują go komandor Morrison i dr Rhodes. Gość, którego przesłuchują, to członek MFO Omega 2, Samuel Ross. Ross mówi, że w sumie jedyny powód, dla którego się odzywa, to fakt, że wcześniej zdążył już poznać przesłuchującego na jednej z misji i uważa, że to trochę zabawne. GOC skanują jego mózg w poszukiwaniu memetycznych środków uśmiercających albo zagrożeń poznawczych, czyli rzeczy, które wystarczy, że napotkają świadomość człowieka, aby zadziałały.
ale nic nie znajdują. Przesłuchujący pytają go o to, czemu fundacyjni zabijają niewinnych ludzi. Na co Ross odpowiada, że koalicja to hipokryci i mówi, że Europa profesora Crowa wparuje do Ganziru i nic z tym nie zrobią. Europa Crowa tutaj wspomniana to projekt Olympia. Projekt mający na celu połączenie wielu SCP w jedno, prowadzony przez doktora Kaina Crowa. Oczywiście ma to zostać użyte jako broń, bo jakżeby inaczej. Następuje dziwna wymiana zdań. Jeśli otworzyłeś japę tylko po to, żeby pleść głupoty, zawsze możemy wypróbować ulepszone przesłuchanie. Nie chcę, ale to zrobię. Rób co chcesz. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że nie powinieneś czuć bólu, nic już nie jest straszne. Co przez to rozumiesz? Nie chciałbyś, żebym to mówił. Bardzo bym chciał. Nie mówię do ciebie! Okej. Kolejna postać, która ma nie po kolei we łbie? Komandor Morrison domaga się, żeby agent w końcu wyrzucił to z siebie. Po czym ten pyta o dodatkowe potwierdzenie, czy aby na pewno chcą usłyszeć prawdę. Przesłuchujący robią kolejny test. Ponownie nie zanotowano żadnych środków memetycznych ani zagrożeń. Pozwalają mu mówić dalej i następuje kolejna dziwna wymiana zdań. Więc zgadaj, Ross. Nie graj na zwłokę, albo zrobi się nieprzyjemnie. Dobra. Nie złapałem tego. Będziesz musiał mówić głośniej. Ten mikrofon ma ograniczony dystans działania. Można usłyszeć, jak komandor Morrison i dr Rhodes głośno krzyczą. Słychać również mokre pęknięcia i mocny wiatr. Krzyki, których ton z czasem rośnie, trwają nieprzerwanie do końca nagrania. Spójrzcie na to, co sobie zrobiliście. Mówiłem, że tego nie polubicie, co nie? Dlatego słyszycie własne głosy. Ale tak bardzo chcieliście wiedzieć. Naprawdę was lubiłem, chłopaki, więc próbowałem być miły. Wiecie, jesteśmy dla was bardzo życzliwi. Walczymy w świetle, byście mogli ginąć w ciemności. Obrzydliwe. Chwilę potem w Ganzirze miał miejsce jakiś incydent i miasto zostało zniszczone zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Globalna koalicja okultystyczna jest skończona. Ale o co chodzi z tym przesłuchaniem? Co powiedział Samuel Ross, co sprawiło, że wszyscy nagle oszaleli? Nie macie jakiegoś déjà vu? Szczególnie ten fragment to dosłownie odwzorowanie przesłuchania SCP-682. Tam również odbywa się podobna wymiana zdań. Jaszczur został zapytany, dlaczego zabił farmerów, na co ten odpowiada, coś tam pod nosem sobie mruczy, coś niezrozumiałego. Potem mikrofon zostaje zbliżony, bo nie wyłapuje tego, co mówi Gad. Ten pożera personel klasy D niosący mikrofon, aż w końcu się odzywa, mówiąc, że zabił ich dlatego, że byli... obrzydliwi. Kolejne SCP wychodzą na wolność. Po upadku GOC teraz to Kościół Zepsutego Boga jest na froncie pomocy ludziom na całym świecie. Jednak nie na długo. Fundacja wypuszcza SCP-3179, wielką istotę ze stali, która podaje się za samego Zepsutego Boga, Meghane. W kościele dochodzi do wojny domowej, więc oni na nic się już raczej nie zdadzą. Pietro napotyka na swojej drodze coraz dziwniejsze istoty. Pierwszą z nich są mrugacze. Nie mylić z betonową dupą. Są to stworzone przez fundację rzeźby żołnierzy MFO z pustymi oczodołami i rękoma wyrzeźbionymi jak ostrza. Gdy na nich patrzysz, nie mogą się poruszać. Ale gdy się odwrócisz, mogą się ruszać. A są szybcy. Drugą rzeczą, którą Wilson widział z kolei, była o wiele dziwniejsza. Pozwólcie, że zacytuję. Na horyzoncie. Coś jak rozciągnięta osoba. Nie, to nie jest najlepszy sposób na opisanie tego. To było tak, jakby przestrzeń wokół tego była rozciągnięta, a to było rozciągnięte razem z nią. Coś jak słaby efekt w Photoshopie. Najdziwniejsze było jednak to, że agenci fundacji walczyli z tym czymś. Strzelali do niego z pistoletów i z rakiet. Mrugacze i rozciągnięci ludzie. Bywało gorzej. Wpis z dziennika 00112. Widziałem dzisiaj, jak dziecko umiera. Mogłem jej pomóc. Nie pomogłem. Skurwysyn ze mnie. Kolejne SCP wychodzą na wolność. Używając SCP-008, wirusa zombie, ulepszonego w SCP-914, ożywiono SCP-4290. Kaijumanci z ręki węża rozpoczęli z nim walkę, ale nie wiem, kto wygrał. Biblioteka wędrowca i ręka węża odcięła się z tego wszechświata jakiś czas wcześniej.
ale najwidoczniej ci goście zostali. Fundacja używa anomalii czasowych w taki sposób, żeby święta Bożego Narodzenia były teraz wszędzie cały czas. Tak więc, święty Mikołaj, Yulman, SCP-4666 bawi się w bezlitosne torturowanie tych, którzy jeszcze pozostali przy życiu. SCP-579 jest coraz bliżej, a Pietro nadal nie ma jasnych odpowiedzi. Po drodze udało mu się jednak spotkać przyjazną twarz. W środku opuszczonego sklepu jubilerskiego, przy prowizorycznym ognisku, akurat chowała się nastoletnia dziewczyna z dziwnym rubinowym amuletem na szyi. Oczywiście był to sam dr Bright, członek starszego personelu fundacji, który poprzez amulet, który przechowuje jego duszę, jest nieśmiertelny. A po śmierci jednego ciała, jego dusza przeskakuje do następnego, które dotknie amulet. Miło było w końcu odezwać się do kogokolwiek po tylu miesiącach podróży. Oczywiście, pomijając fakt, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką Bright powiedział do Pietra, było to, że wygląda jak gówno. Mogę wejść? Oczywiście, mamy potłuczonego szkła dla każdego. Wiesz, żartowałem. Mogłeś wziąć krzesło. Okazuje się, że dr Bright otrzymał oba pliki, które Rada O5 rozesłała swoim pracownikom. Zarówno ten pierwszy, jak i drugi. Pierwszego za cholerę nie pamięta, ale za to drugi... To były jakieś obrazki. Jajka, drzewa, religijne rzeczy. Nic dla mnie nie znaczyły, ale wydaje mi się, że miały w sobie coś zakodowanego. Nie zadziałały jak powinny, pewnie przez to. Więc to był czynnik memetyczny. Nie byłbym tego taki pewien. Prawie wszystko, co mogło mi się w życiu stać, no... stało mi się. Więc wiem, jak czuć czynniki memetyczne. To nie było coś takiego. Bardziej jakbym został od czegoś uwolniony, a nie jakby coś było na mnie wymuszane. Ciekawe, zapamiętajcie to sobie. Tak czy siak, Bright nie ma pojęcia, co jest grane. Naszyjnik uodpornił go na cokolwiek fundacja chciała z nim zrobić. Aktualnie jego planem jest zrzucenie naszyjnika, czyli SCP-963, do SCP-1437, dziury do innego wszechświata. Wychodzi ze sklepu, a Wilson chwilę potem rusza dalej, w kierunku swojego celu. Pietro w końcu dociera do ośrodka 62C, do końca swojej podróży. Jednak dotarcie do przechowalni SCP-579 nie będzie takie proste. Korytarze w środku są wąskie, a na ścianach widać duże obrażenia. Jakby ktoś wyrył je dużym nożem. Światła migoczą znowu. Gdy włączają się z powrotem, widać rzeźbę żołnierza z ostrzami zamiast rąk. Ma puste oczodoły na wykrzywionej w grymasie twarzy. Pietro puszcza się biegiem w kierunku przechowalni 579. Jeden z mrugaczy trafia go w nogę. Może go nie widzą, ale wiedzą, że tam jest. Na szczęście udaje mu się dotrzeć do przechowalni i zamknąć wzmacniane drzwi. Dobijają się, ale chwilę im zajmie, zanim się przebiją. W komorze przechowawczej znajduje się dziura po środku, a w pomieszczeniu poniżej zawieszony jest obiekt, czymkolwiek on nie jest. Pietro musi połączyć teczkę i obiekt, ale nie może po prostu rzucić jej tak do środka, bo nie trafi. Musi zeskoczyć w dół dziury i w międzyczasie rzucić teczką. Upadek będzie się równał ze śmiercią. Oczy kurwa wiście! Zajęło mi to całe życie, ale zrozumiałem, że nie jestem typem osoby, co może być detektywem. Jestem tylko ofiarą. Umieram, by ktoś inny miał swoją historię, a ludzkość biorę ze sobą. Wiem kto i jak, ale to akurat jest oczywiste. Każdy to wie, podali mi to na tacy. Nie wiem dlaczego. Koniec końców, nie zrozumiałem niczego. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego fundacja każdego zabija? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego porozsyłali te pliki? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego Ganzir upadł? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego niosę tę teczkę dookoła świata? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego tu jestem? Dlaczego to robię? Dlaczego? Dlaczego umrę? Jest jakiś powód? Jeśli ktoś to czyta, proszę, proszę, dowiedzcie się, o co chodzi. Wyjaśnijcie mi to. Ktoś? Ktokolwiek. Nie rozumiem. Ja po prostu nie rozumiem. Dobijają się. Raz kozie śmierć. Ostatnią rzeczą, jaką widzimy w raporcie SCP-5000, jest całkowicie czarny obraz, podpisany SCP-579. I ostatni wpis z dziennika Pietra, tuż przed jego śmiercią. A więc to tak.
Okej, pora zadać sobie pytanie. Co się odjebało? Nie mamy żadnych odpowiedzi, tylko i wyłącznie pytania. A największym z nich jest... Dlaczego? Oto lista pytań, które możecie sobie zadawać i na które dzisiaj odpowiemy. Dlaczego SCP-055 i SCP-579 i czemu Pietro miał je połączyć? Kto mówi przez zepsute radio i co ono oznacza? I czemu Wilson je słyszy? Czym są projekty Pneuma i Kalejdoskop? Co zostało wysłane pracownikom fundacji i dlaczego zareagowali falą samobójstw? Do kogo zwracał się Samuel Ross podczas przesłuchania i co odjebał, że cała forteca na Oceanie Atlantyckim, Ganzir, upadła? I dlaczego jego log przesłuchania parodiuje ten z SCP-682? O co chodzi z bólem i czemu agenci fundacji są na niego odporni? Kim są te rozciągnięte ziomki na niebie i czemu fundacja ich atakuje? Czym był ten obrazek na końcu? O chuj chodzi! Zacznijmy od końca. Po pierwsze, w raporcie SCP-5000 zakodowane są dwie dodatkowe wiadomości. Jedna zaszyfrowana jest w końcowym obrazku, który przez przerzucenie przez odpowiedni program da nam krótką konwersację, na którą składa się dialog O5-1, głównego przedstawiciela Rady O5, i Tejaniego, szefa Komitetu do Spraw Etyki, bardzo ważnego departamentu dla fundacji. Moje ręce trzęsą się, gdy trzymam dokument. To jest potwierdzone? Kiwa głową. Mamy raport od ekipy z Pneumy z wczoraj. To wszyscy. Nawet my? Nawet my, Tejani. Pomyśleć, że też kiedykolwiek zgodzę się z tą przeklętą jaszczurką. I co zrobimy? Wiesz, co musimy zrobić. Musimy rozprzestrzenić lekarstwo. Chyba na początku wśród personelu. A potem zaczynamy akcję. Inaczej to spróbuje nas zatrzymać. Boże, dopomóż nam, jeden. Nie mów tak, Tejani. Wiesz, że to przez ciebie przemawia. Druga wiadomość jest odrobinę dziwniejsza. Znajduje się w pustym miejscu na końcu raportu. Żeby ją znaleźć, należy przejrzeć kod źródłowy strony. Jest to dialog, ale słyszymy tylko jedną stronę. Powiedziałeś inwazja, nie? To może być ostatni raz, gdy tak się dzieje. Prawda. Nie mów tego. To musi być dla ciebie gorsze. Wszyscy tak mówią, gdy dowiedzą się o czymś, czego nie lubią. Jezu Chryste. Chłopie, to nie jest coś, co można naprawić w kilka godzin. Możesz być cicho na chwilę? Oczywiście, że nie mogę. Nie. Jeszcze nie. Uczucie bycia pod inwazją. Czemu nie? Nie mów tego. Nawet o tym nie mów. Powinniśmy byli zostawić to w spokoju. Ciągle myślę, czy nie byłoby lepiej skończyć tego wszystkiego. Nie z tym, co znaleźliśmy. Jak długo im zajmie? Ale to nie tak. Wszystko, czym jestem. Wiesz, co powiedzą. To ja. To koniec. To trochę zajmie. Jesteś germofobem, nie? Dostałeś odpowiedź? Nie powinniśmy szukać. Ty też. Wątpię, by ktokolwiek mówił teraz o czymś innym. Źle się czuję. Okej. Zapamiętajcie te dwa dialogi, bo później mogą nam pomóc poukładać wszystkie puzzle w całość. Teraz, jeśli chodzi o połączenie SCP-055 i SCP-579. Te dwa SCP w połączeniu razem nawiązują do dwóch opowiadań. SCP-001, Keter Duty, autorstwa Rogetta, i SCP-2998, autorstwa Escobara. W Keter Duty głównym clue historii jest ośrodek, w którym znajdują się setki anomalii, które zabezpieczają się nawzajem, bo wykluczają się swoim działaniem. Jeśli któreś z nich zostaje zabrane od drugiego, cała rzeczywistość legnie w ruinie. Jedną z tych par obiektów jest właśnie SCP-055 i SCP-579. Z jednym, jedynym dopiskiem. Nie da się wcisnąć okrągłych kołków w kwadratowe otwory. Z kolei SCP-2998 rozwija tą zależność jeszcze bardziej. W raporcie tym, obca rasa atakuje Ziemię i przejmuje całą ludzkość. Fundacja upadła i pozostało niewielu ocalałych, a jeden z nich chowa się w ośrodku 62C i otrzymuje instrukcję, żeby połączyć SCP-055 i SCP-579, bo to powinno wszystko naprawić. I tak też się dzieje. Cały wszechświat dosłownie resetuje się do momentu sprzed apokalipsy. Tak więc te dwa nieznane obiekty w SCP-5000 najprawdopodobniej działają w taki sam sposób. Po prostu zresetowały świat, działając jako ostateczny ratunek dla ludzkości. Ostatnia rzecz, co do której jesteśmy pewni, to projekt Kalejdoskop. Kalejdoskop był projektem masowej amnestyzacji w SCP-4156. I projekt ten służył, by wyczyścić pamięć i wyprać mózgi wszystkim mieszkańcom SCP-4156. Projekt Pneuma w SCP-5000 najwidoczniej był czymś podobnym. Ale coś poszło nie tak.
Fundacja odkryła coś, czego nie powinna. Wiemy, że przez projekt Pneuma Fundacja odkryła coś w zbiorowej nieświadomości. Coś, co siedzi w każdym człowieku na świecie. Z ukrytego dialogu z obrazka dowiadujemy się, że O5 chcą rozprzestrzenić lekarstwo wśród personelu. To dzieje się przed wysłaniem plików do starszego personelu i przed głosowaniem. Czyli Rada O5 planowała zlikwidować ludzkość od momentu, w którym dowiedziała się o istnieniu tego. Przy okazji, to, co wyleczyli ze swoich umysłów, najwidoczniej starałoby się ich zatrzymać przed zrobieniem tego. Dalej seria instrukcji zostaje wysłana do starszego personelu fundacji i dyrektorów ośrodków. Następuje fala samobójstw. Tuż po tym O5 rozsyłają drugą wiadomość, o której mówił dr Bright. Niepowiązane obrazki z frazą "Zahartujcie swoje serca". Możemy przyjąć, że ta druga wiadomość to wspomniane wcześniej lekarstwo, które miało zostać wysłane pracownikom, a ta pierwsza, zredagowana, to właśnie informacja o tym, co O5 i Komitet do Spraw Etyki odkryli w umysłach ludzi. Sama świadomość na temat tego sprawiła, że członkowie fundacji popełnili masowe samobójstwo i dokonali wielu rezygnacji. Komitet do Spraw Etyki jest bardzo ważnym departamentem w fundacji i zajmuje się, zgadliście, sprawami o charakterze etycznym. Nie głosują z byle powodu. Pamiętacie, że w tych dokumentach ze środka 19 o głosowaniu O5 i Komitet zagłosowali jednogłośnie w sprawie tego. No ale zaraz. Skoro Komitet zagłosował w tej sprawie, to znaczy, że musieli postąpić zgodnie z zasadami etyki i moralności. Dlaczego w takim razie pracownicy fundacji zareagowali tak gwałtownie? Zwróćcie uwagę na słowa Samuela Rossa, przesłuchiwanego w Ganzirze. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że nie powinieneś czuć bólu, nic już nie jest straszne. A także... Wiecie, jesteśmy dla was bardzo życzliwi. Walczymy w świetle, byście mogli ginąć w ciemności. Pierwsza linijka sugeruje, że ludzie tak naprawdę nie powinni czuć bólu, a druga, że fundacja wyświadcza ludzkości przysługę, a nie dokonuje jebanego ludobójstwa. Jednak to doprowadza nas do wniosku, że Komitet do Spraw Etyki nie bez powodu zagłosował, że etycznym byłaby eksterminacja rasy ludzkiej. Podsumujmy jeszcze raz. Projekt Pneuma służył mapowaniu kolektywnej nieświadomości i odkrył to w naszych mózgach. Mózgach każdego człowieka na Ziemi. O5 są przerażeni i wraz z Komitetem do Spraw Etyki głosują za eksterminacją ludzkości. Do starszego personelu wysłane zostają szczegóły na temat tego, czym jest to i plan zniszczenia ludzkości. Niektórzy popełniają samobójstwo, inni rezygnują. O5 rozsyłają pliki, które leczą pracowników z tego. Samobójstwa zaprzestają, fundacja jest uwolniona od tego. Rozpoczyna się masowe ludobójstwo. I podsumujmy to, co wiemy na temat tego. To jest obecne w umyśle każdego człowieka na Ziemi. To jest odpowiedzialne za ból i inne negatywne cechy ludzkości. To jest najpewniej zdolne powstrzymać O5 przed zniszczeniem ludzkości. To coś siedzi w nieświadomości zbiorowej, czyli jest w naszych głowach od długiego czasu i odziedziczyliśmy to po naszych przodkach, a w dodatku ma duży wpływ na nasze działania. Druga ukryta wiadomość sugeruje, że to coś odkryte przez Pneumę jest świadome i że dokonało inwazji na ludzkość. Okej, dobra, ale czym jest to? Oprócz tego, że opowieścią Stephena Kinga, czym jest to coś w naszych głowach? A co jeśli widzieliśmy już formę tego? Co jeśli była przed naszymi oczyma przez ten cały czas? Przypomnijcie sobie jedyny moment w raporcie SCP-5000, w którym fundacja walczyła z kimś, a nie próbowała zniszczyć ludzkości. Specyficzna anomalia, przedstawiająca rozciągniętą postać z dziurami w rzeczywistości zamiast skrzydeł. Nigdzie indziej w raporcie nie mamy informacji o fundacji walczącej z czymś, oprócz oczywiście chęci pozbycia się tego. Cokolwiek to jest, jest przerażające, jest wielkie, jest obrzydliwe. Jeżeli więc to siedzi w naszych głowach, to nie dziwię się, dlaczego SCP-682 uważa ludzkość za obrzydliwą. I pewnie dlatego przesłuchanie Samuela Rossa wyglądało jak parodia przesłuchania jaszczura. Bo zarówno on, jak i fundacja są teraz wyleczeni i wyczuleni na to. Ale dlaczego od razu zabijać całą ludzkość, a nie wyleczyć ich tym całym "zahartujcie swoje serca"? Lekarstwo może nie być w 100% skuteczne. 1 na 9 żołnierzy fundacji może jednak odczuwać ból. Może jednak nadal być pod wpływem tego. Powoli zaczynamy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Została nam tylko jedna rzecz. Zepsute radio. Autor analizy, którą się posiłkuje, Josip Ossi, nie był w stanie sam wymyślić, o co chodzi z tym radiem, więc zapytał się samego autora SCP-5000, Tanhoniego, o co z nim biega. Tak więc, przede wszystkim, tak, radio jest rozjebane. Nie działa, kaput. Głos z radia opisany jest jako męski, w wieku Pietro, więc najwidoczniej to halucynacja. Ale po co halucynacja tak randomowo w środku raportu?
tu chodzi o coś więcej, prawda? Cóż, Wilson jest człowiekiem i nie został wyleczony, więc nadal jest pod wpływem tego. A to próba komunikacja tego z Wilsonem. W transmisji radiowej pojawiają się losowo liczby 5, 7, 9, a także streszczenie tego, co się dzieje na świecie. Bogini je miasto w morzu. Projekt Olimpia niszczący fortecę Ganzi. W podłodze jest dziura z czekającą odpowiedzią. SCP-579. Tak więc łatwo wywnioskować, że to popchnęło Wilsona, żeby poszedł do ośrodka 19, żeby dowiedzieć się więcej. 3 miesiące mijają, SCP-55 pojawia się w ręce Pietra i nagle ma przeczucie, żeby iść do SCP-579. Za każdym razem, gdy Wilson otwiera teczkę, budzi się po jakimś czasie nagle orzeźwiony i pełny energii. Zapewne dlatego, że to przemawiało do niego i pocieszało go, a potem sprawiało, że usuwał wszystkie nagrane w tym czasie pliki. To do tego zwracał się Samuel w przesłuchaniu w Ganzirze i cokolwiek powiedział przesłuchującym po usuniętej wiadomości sprawiło, że usłyszeli własne głosy. Dowiedzieli się o istnieniu tego i dlatego Ganzir został zniszczony od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Te momenty orzeźwienia po otwarciu teczki zaczynają słabnąć po tym, jak Ganzir upadł. Dzieje się tak dlatego, że Fundacja niszczy coraz więcej manifestacji rozciągniętych istot i coraz większy procent ludności umiera. To powoli umiera. Więc jeśli wszyscy ludzie umrą, to również. I tutaj uderza nas przerażająca prawda. Po tym wszystkim, czego się dowiedzieliśmy, wywnioskować możemy, że skoro to jest odpowiedzialne za negatywne aspekty ludzkości, skoro najechało ją i pasożytuje na niej od wieków, to jego intencje nie są dobre. Jest tak źle, że sam Komitet do Spraw Etyki zadecydował, że bardziej etycznym będzie wykończenie rasy ludzkiej, niż pozwolenie temu robić to, co robi. A Wilson od tak zresetował sobie wszechświat, pozwalając temu żyć jak gdyby nigdy nic. Wydawało wam się, że SCP-5000 to po prostu zabawny SCP o końcu świata, w którym Fundacja to ci źli. Ale prawda jest taka, że to, że Fundacja przegrała, jest złym zakończeniem. I to by było na tyle. To był chyba najdłuższy materiał, jaki kiedykolwiek zrobiłem na tym kanale. Więc chyba mogę was poprosić o łapkę w górę na koniec, jeśli tutaj dotarliście, prawda? A jeśli jakimś cudem jesteś tutaj nowy i jeszcze się zastanawiasz nad subskrypcją, to nie zastanawiaj się. Po prostu naciśnij ten przycisk. Nie jestem żadnym bytem w twojej głowie i nie nakazuję ci tego zrobić. Ale naciśnij ten przycisk. Zrób to. No i oczywiście skomentujcie, co sądzicie o tych teoriach i co sądzicie o samym SCP-5000. Według mnie to jeden z najlepiej napisanych i najlepiej zaplanowanych SCP póki co. I nie dziwię się, że wygrał konkurs na SCP-5000. Idealnie wpisuje się w temat zagadki i zajebiście się go czyta po prostu. To co, teraz lecimy po SCP-4000 i czekamy, kto wygra SCP-6000? Dziękuję wam mega za uwagę, a jeśli chcecie jeszcze pogadać albo mnie jakoś wesprzeć, to wbijajcie na Discorda, Instagrama, Twittera, albo kliknijcie ten przycisk wspierania obok subskrypcji. Wspierający dostają własne ciekawe bonusy i łatwiej ich zauważyć na streamach co 2 dni. Od poniedziałku, przez środę i piątek. Widzimy się na streamach. No i jak zawsze, ja jestem Pio, to było SCP-5000, dlaczego? Do zobaczenia... kiedyś.